Un match qui devait débuter par un but à la 39e minute qui était l'œuvre de Ludo Koek, un gaucher qui marque du droit. Il fallait le faire, c'était le premier but des Belges que nous revoyons sur ces images que Solange Peter nous transmet de Paris. Le premier but belge donc de Koek, Ludo Koek. Rozpoczęła się druga połowa towarzyskiego międzypaństwowego meczu. Belgia w ciemnych strojach i reprezentacja Polski prowadzą gospodarze 1-0. Przypomnę, w 40 minucie bramkę strzelił Cook. Akcja Belgów. Zespół Polski miał momenty dobrej gry, ale no, tych sytuacji takich czystych, podbramkowych policzyć można było na palcach jednej ręki, chociaż mogliśmy uzyskać wynik remisowy w tej pierwszej połowie. Mecz spokojny, na przyzwoitym poziomie, kilka ładnych akcji, zwłaszcza w środku pola, no ale i pod jedną, pod drugą bramką też tam coś się działo. Słowem, dobre piłkarskie widowisko i jeszcze raz podkreślam, Belgowie w obliczu przygotowań do Mistrzostw Europy, gdzie zakwalifikowali się do finałów, a zespół Polski, jak wiemy, ciągle w przebudowie, w eksperymentach i musimy patrzeć, jeszcze raz podkreślam, oceniając indywidualnie poszczególnych zawodników, ich przydatność, ewentualnie rozwój, zaangażowanie wszystkich jednakowe, chcą grać, dzielnie tu walczą, przy czym wyróżniającymi się zawodnikami w pierwszej połowie byli niewątpliwie Andrzej Pałasz, Marek Motyka, Grzegorz Lato, zwłaszcza pierwsze 25 minut, Marek Dziuba. No i teraz szansa z lewej strony. Znów tam w akcji mieliśmy Andrzeja Pałasza i Wojciecha Rudego. Lewa strona ataku polskiego znacznie lepsza, po prostu dlatego, że za Grzegorzem Lato dwóch, trzech zawodników krąży, ma ograniczone ruchy, ograniczoną swobodę. O właśnie, tu był ten klasyczny przykład. Trzech, czterech nawet było w otoczeniu piłkarza Stali Mielec. Zmian żadnych nie ma. Prowadzi spotkanie arbiter z Republiki Federalnej Niemiec, Aldinger, razem ze swoimi rodakami. Środek pola. Geret, ten piłkarz reprezentacji Belgii oznaczony numerem 2. No już się teraz trochę uspokoił, już tak często nie idzie do przodu. My rozpoczynamy teraz akcję. Marek Motyka na lewą stronę. Pałasz na lewym skrzydle, już jest Miłoszewicz, w środku Grzegorz Lato i Andrzej Iwan. Pałasz, piłka poza boiskiem, od bramki odbijać będzie, jako że po tym wślizgu Meusa piłka odbiła się od piersi Andrzeja Pałasza. Oczywiście dla kibiców polskich, przyglądających się grze zespołu naszego, no, informacja, że jednak ta drużyna w swej przebudowie będzie miała w swych szeregach wielu innych zawodników, którzy nie mogą aktualnie występować ze względu albo na słabszą formę, no i inne przyczyny. Marek Motyka, lepszy znacznie jak w Budapeszcie, gdzie występował na lewej obronie. Lipka poniżej, wydaje mi się, oczekiwań. To taki komentarz na gorąco dla tych Państwa, którzy teraz zaczęli oglądać naszą transmisję, ale Lipka idzie, jest Pałasz, jest Lato, Pałasz, prawa strona, ej. No, to była sytuacja, Wójcicki mógł strzelić prawie, że połowę bramki lub więcej, 3/4 bramki belgijskiej było puste, a podawał na głowę Grzegorza Laty, który tam robił jakiś rozpaczliwy szpagat w szczupach, chcąc sięgnąć, ale tej piłki nie sięgnął. Belgowie
w akcji Maurice Martens, który występuje w tej chwili za Milekampsa i gol. Sędzia pokazuje jednak, że jest spalony. Jeszcze raz zobaczymy. Van der Eyken. Gerrit. Strzał głową. Koło słupka. No, Mowlik tutaj mógł trochę sprawniej interweniować, ale okazało się, że gola sędzia nie uznał i jest nadal 1-0 dla reprezentacji Belgii. A więc nie gra Milekamps z numerem 13 Maurice Martens z RWD Molenbeek. Właśnie mają go Państwo na ekranie. 24 występy w reprezentacji, a więc niejako jubileusz, 25 spotkanie. Koelemans. Wychodzi teraz z piłką Motyka. Najczęściej od niego rozpoczynają się akcje ofensywne. Lewa strona. W środek. Pałasz. Podobnie jak w pierwszej połowie, absorbujący defensywę belgijską. Najwięcej mają z nim roboty. Wójcicki. Miłoszewicz, jeszcze raz Wójcicki, Lato, Wójcicki, Dziuba, Rudy. No i Belgowie nie przechodzą środek boiska. Van der Berg tam próbował. Teraz Van Moor. 35-letni piłkarz, wyśmienity. Znakomite podania. Podobnie zresztą jak Cook, ten z dziesiątką, który strzelił nam bramkę. Ładna akcja. Van der Eyken. Niedobrze. Gol. Brawo Mowlik. Jeszcze sytuacja niezakończona. Van der Berg, mając czystą pozycję, może będzie powtórka, zobaczą Państwo. Nie pokonał jednak Piotra Mowlika, który nogą w ostatniej chwili wybił tę piłkę. A więc jest wysokość pola karnego, to jest Van der Eyken. I teraz rozpoczyna się ten młyn na naszym polu karnym. Bardzo mądre podanie, o właśnie, do Van den Berga. I noga Mowlika zażegnała niebezpieczeństwo. Jesteśmy już w środku pola. Jeszcze akcje mają Państwo na ekranie. Tę i Wojtek Rudy. Podobnie jak w meczu z Holandią, kiedy to pokonał Schreiversa, tutaj chciał wypróbować Kustersa w boczną jednak siatkę. Renkę. Martens. Van der Berg. Wójcicki. Van der Berg. Iwan z lewej strony, Miłoszewicz. Kolejne niecelne podanie Andrzeja Iwana, który no nie gra dzisiaj najlepiej. Nie wychodzą mu podania. Może nawet tych podań jest dość sporo, ale wszystkie sygnalizowane, takie stereotypowe, nie mogące zaskoczyć rutynowanych i bardzo szybkich obrońców belgijskich. Martens. Van der Eyken. No chyba najlepszy jednak piłkarz w drużynie belgijskiej. Świetny wzrost, przegląd sytuacji, szybkość dobra. Martens. Van Moor. Motyka. I na lewo już wychodzi Pałasz. Wybrał Iwana. Iwan, teraz Pałasz. Spalonego nie ma. Jest. Lato. Poza linią rozgrzewa się Janusz Sybisz. Zmieni on Iwana. No i teraz chyba przestawienie będzie w linii ataku. Numer 14 Janusz Sybisz. Śląsk Wrocław.
28 lat, 10 występ w reprezentacji. Janusz Sybis, numer 14. I Sybis będzie chyba po prawej stronie, w środku Lato lub Pałasz. Rozpoczynamy akcję z głębi pola. Lato czeka teraz, aż podejdzie Meus. Meus dał mu radę jednak, Belk. Miłoszewicz, mający koło siebie Latę, jest także Wójcicki. Wybiera Wojciecha Rudego. Rudy, narożnik pola karnego. I znowu strzał. No. Czekamy na jakąś akcję, bo zespół polski, no, ma momenty rzeczywiście dobrej gry. Może ta zmiana coś wniesie, mam na myśli Janusza Sybisa, piłkarz szybki, dobry technicznie. Pałasz ucieka, teraz ma po prawej ręce Grzegorza Latę, naraz, nazdal, Pałasz, świetny dribbling. Po ziemi, no, Sybis nie zdążył także Lato, chociaż ta piłka była podawana mu za plecami. Van Mur, Kuk, jeszcze Kuk, o, idzie na prawą nogę, niedobrze. Kulemans. Rzut rożny. Van der Berg. W ostatniej chwili odbita piłka przez obrońców polskich. A więc dwie dobre akcje zespołu polskiego. Rozpoczęła się ta druga połowa znacznie lepszą grą z jednej i z drugiej strony. Kuk. Do krótkiego rogu. Wójcicki wybił tę piłkę dobrze. Miłoszewicz. Van Mur. Oj, proszę Państwa. Van der Berg, gol. Tak, na ogół Van der Berg nie marnuje takich sytuacji. Ta piłka odbita. O, proszę zwrócić uwagę. Potknął się tam Miłoszewicz. Pewnie do siatki. Z paru kroków. I 2-0. A więc w momencie, kiedy z nadzieją oczekiwaliśmy na wyrównanie, mamy drugą bramkę, a strzelcem jest ten zawodnik, o którym mówiłem na początku transmisji, czołowy strzelec Ligi Europejskiej, 28 bramek w Belgii, Van der Berg. A więc 13 minuta drugiej połowy nie była najszczęśliwsza dla zespołu polskiego. Góry na trybunach. Wójcicki po prawej stronie, Pałasz potrafi znaleźć jednak miejsce, potrafi znaleźć lukę, intuicja Rudy. No tak, musiał akurat tę piłkę na prawą nogę przerzucić, stąd też były trudności. Motyka wygrał pojedynek z Van der Bergiem. Miłoszewicz w przodzie. Lato, długa piłka, wraca rękę i już na miejscu dzięki swej naprawdę dużej szybkości Pałasz. Belgowie, Lato teraz na lewym skrzydle, Rudy, Gerec, rękę. Od bramki wybijać będzie Kusters. Martens z lewej. Kuk, Van der Berg,
Ter Eiken. Van Moor. No nie ma tu w drugiej linii zawodnika, który by przechwycił tę piłkę odbitą przez naszą defensywę. Niewątpliwie i w meczu z Węgrami, i tu na stadionie Heysel w Brukseli najsłabszą linią zespołu polskiego jest jednak pomoc, która powiedzmy tam w tym rozbijaniu ataków jeszcze jakoś trzyma się, ale jeśli chodzi o prowadzenie gry, o jakieś liderowanie, wymyślenie jakiejś akcji, no to na razie bardzo cienko, bardzo słabiutko. No może teraz Pałasz, ale to wszystko są akcje w drugiej linii, które tworzą zawodnicy ataku. Mam tutaj na myśli Pałasza, od czasu do czasu Grzegorza Latę. No Iwana słusznie chyba zmieniono, nie był w najlepszej dyspozycji. Rudy. Wójcicki. Wójcicki też nie jest zawodnikiem, na którego liczymy, jeśli chodzi o rozgrywanie tych piłek. Raczej jest typem zawodnika grającego defensywnie. No i ciężko jest stworzyć naraz właśnie zawodnika, którym ma być liderem i ma prowadzić tę grę. Zawodzi Leszek Lipka, powiedzmy sobie szczerze, po tym niezwykle udanym ubiegłym sezonie, w tym roku, w tych meczach reprezentacyjnych, no i w lidze także nie prezentuje tych umiejętności tej klasy. Kulemans. Teraz tam przy nim Motyka. Twardy, dobrze grający obrońca Wisły. Janas. Aj, poprzeczka uratowała nas. Van der Elf. Martens. Właśnie on głową. Teraz Van der Elst i wisiała ta trzecia bramka na włosku. Dzięki dobrej grze drugiej linii, mam na myśli tutaj Belgów, Cook, Van der Eiken, ten z siódemką przede wszystkim, no i oczywiście Rutyniarz, Van Moor. Belgowie mają, o właśnie, takie sytuacje, jedna za drugą. Van Cook. Janas, dobra interwencja, ostra interwencja. Cook. Rzut rożny. Motyka. Jeszcze raz Cook. Martens. Van der Eiken. Nieporozumienie. Rudy. W przodzie przed nim zaraz Państwo zobaczą tutaj Marka Dziubę, który oczywiście, jak już mówiłem na początku transmisji, z konieczności występuje na tej pozycji. Na skutek kontuzji nie gra Władysław Żmuda. Lipka. Po prawej stronie Motyka. Pałasz tam w powietrzu. Miłoszewicz. Lato. Pałasz. Wójcicki. Sybis. Wolne pole. Może gol. Gol. Lato. Janusz Sybis. Ucieczka między dwóch zawodników belgijskich. Zaraz Państwo zobaczą. Doskonałe podanie tym razem Romana Wójcickiego. Płaski strzał w róg. Grzegorz Lato na miejscu. I prawdziwa kopia bramki, jaką uzyskał Grzegorz Lato w Budapeszcie. A więc znów jedyna bramka różnicy gospodarzy, 20 minuta gry po przerwie, 2-1. No i szkoda, że ten gol dla zespołu polskiego nie padł trochę wcześniej, no ale może jeszcze będą następne. Belgowie Cook, Van der Berg, dobra interwencja Wójcickiego, Lato tam krążące, absorbujący obrońców, środkowych zwłaszcza, nie mogą iść do przodu, jeszcze raz tam Lato.
Cybic teraz wraca. Piękne zagranie Van Mura, znakomite. Van der Berg, Ruk. ...25 minut do zakończenia towarzyskiego meczu międzypaństwowego w Brukseli. Polska-Belgia, 2-1 dla gospodarzy. Kapitan zespołu, Wilfried Van Mur. Wysoko. No te piłki z rogów i ze skrzydeł idące górą mają szansę powodzenia, jako że napastnicy belgijscy i pomocnicy prezentują się bardzo okazale pod tym względem. Numer 14 wchodzi w reprezentacji Belgii. Wchodzi Van Mur, który rozegrał 41 spotkań w drużynie narodowej, a jego miejsce zajmuje Gerard Pleser ze Standardu Liège. Czwarty występ w drużynie narodowej. Gromkimi brawami powitała publiczność piłkarza Standardu. No, widać, cieszy się dużym uznaniem u swych kibiców. Rzutem wolnym rozpoczynają Belgowie. 2-1, przypominam, dla Belgów. Przed chwilą bramkę strzelił Grzegorz Lato. Tak. Próbujemy przeszkadzać. Lipka. Czekamy teraz na długie podanie. Z lewej strony jest niepilnowany Pałasz. Także miał okazję, o właśnie, już wcześniej do ataku Miłoszewicz. Blisko Pałasz, w środku Wójcicki. Przesuwamy się teraz. Sporo tych naszych zawodników jest. 4-5. Za krótko Lato. Kontra Belgów. Van der Elst. Jeszcze Van der Elst. Rzut wolny. Blisko linia, która początkuje polskie pole karne. Kulemans. Zwrócili Państwo zapewne uwagę na świetne warunki fizyczne reprezentantów Belgii. Pospieszył się Van der Elst. No, czekamy na kolejną akcję zespołu polskiego, który od początku prezentuje się, jak już powiedziałem, z różnymi zastrzeżeniami, niekiedy sporymi zastrzeżeniami, zupełnie jednak dobrze z finalistą Mistrzostw Europy. No, ale z Węgrami też nie było tragicznie, też nie było źle, a przegraliśmy i tak właściwie można by było czekać na następne spotkania, w których będziemy grali nieźle, ale przeciwnicy będą wygrywali. No, ale to jest to ryzyko przy pracy, jak określamy zespół, być może dopiero za miesiąc, za półtora, może 13 na stadionie we Frankfurcie, gdzie grać będziemy z Republiką Federalną Niemiec. Może wtedy już zespół będzie grał rzeczywiście w najsilniejszym składzie. Miłoszewicz, no wyraźnie lepszy, jak już powiedziałem, jak w meczu budapeszteńskim. Marek Dziuba też teraz ładną miał wędrówkę do przodu. Ale jakimś frontalnym atakiem nadal nie możemy zaskoczyć gospodarzy. Prawa strona. Wojtek Rudy i Van der Elst. Erik Gerec, ten, który przez 15 minut szalał pod naszą bramką. Już zwracałem uwagę Państwa, uspokoił się trochę po prostu dlatego, że wracają za nim nasi zawodnicy. Pałasz, ten, który przed chwilą miał piłkę. Podobnie Lato, no i Rudy, który tam miał parę takich ostrych cięć. Faulowany Cook. Martens. Faul Lipki.
Blazers. Dziuba. No i to jest właśnie ten, że tak powiem, główny błąd zespołu polskiego. Wyjście z defensywy szybkim atakiem. Była to kiedyś bardzo mocna strona zespołu polskiego. Odległe lata, rok 74, ale i potem też w kilku meczach wychodziła szybka ta kontra drużynie polskiej. Motyka. Miłoszewicz, Wójcicki, z lewej strony Pałasz, Lato i teraz sam po prawej stronie w okolicach Martensa Sybis. No co to znaczy waleczność i walka o piłkę do końca. Gerec, jeszcze Pałasz. Nie udało się, ale imponuje nam ten chłopak naprawdę. Warto będzie oglądać wiele tych spotkań towarzyskich drużyny polskiej, aby śledzić rozwój talentu Andrzeja Pałasza. Przy czym tutaj zwracam uwagę na opinię trenera Górnika Zabrze Władysława Żmudy, żeby jednak nie zbyt mocno eksploatować tego chłopaka, który przecież ma 19 lat, no i nie należy raczej do atletów. Lipka, Lato. I znów sytuacja taka, jaką oglądaliśmy w Budapeszcie. Jeden zawodnik w przodzie, brak asekuracji z tyłu. Teraz dopiero podbiegają dzięki autowi. Sybis, który ma piłkę. Pałasz, Lato. Jeszcze Lato. Pałasz. Aj, szkoda, zablokowana piłka, ale jeszcze raz Sybis do Pałasza i koniec akcji. No ładnie to tu wyglądało w tym narożniku po prawej stronie pola karnego Belgów. Jeszcze lepiej chyba i efektowniej sprawa by się miała, gdyby ta piłka poszła na lewo, gdzie byli tam Miłoszewicz i Rudy blisko. Belgowie w przodzie mają dwóch zawodników, przeszli teraz na czterech w drugiej linii. Były momenty, kiedy grali trójką w ataku. Dziuba, bramkarz. Martens. Plesers. Rzutem wolnym Belgowie. 28 minut gry minęło na stadionie Heysel w Brukseli. 1-2 przegrywamy z finalistą Mistrzostw Europy. Meus. Miłoszewicz, Dziuba, Lipka, Lato, doskonale, Grzegorz Lato teraz czeka, ajejejejej, niecelnie, szkoda. Mieliśmy ogromną szansę, jako że Belgów nie było zbyt wielu na polu karnym. Jeszcze jedna sytuacja. Dobra, dobra, to była sytuacja ta przed chwilą. Wysoko ocenialiśmy fizyczne przygotowanie reprezentacji Polski na meczu w Budapeszcie, mimo bardzo ciężkiego terenu. No tutaj boisko też nie jest lekkie. Deszcze spowodowały, że murawa ciężka, a jednak nasi nadal wytrzymują dobre tempo i chyba w tym okresie gry nawet może bardziej żwawo poruszają się po tym boisku niż gospodarze. Miłoszewicz. Częste zmiany. No widać, że ci zawodnicy myślą, że starają się zaskoczyć teraz Belgów bardziej urozmaiconym sposobem, ruchliwością, zmianą pozycji. Ale Belgowie bardzo groźni. Tak, już idą teraz trójką, czwórką, w lukę na lewo, Van der Berg, Rudy, karny. Jednak sędzia zakwalifikował ten wślizg
Wojciecha Rudego, no zaraz zobaczymy, atak na piłkę. Był to atak na piłkę z dalekiej odległości, no nie mógł trafić tak idealnie. Przekręcił się Van der Berg, który sam będzie strzelał jedenastkę. Uwaga, a więc 2-1 dla Belgów i teraz kto lepszy? Van der Berg? Koblik lepszy. Wyśmienita interwencja polskiego bramkarza. No i to jest teraz taki psychologiczny moment. Możemy zaskoczyć Belgów. No na pewno przez parę minut, nim ochłoną, może im się przytrafić defekt, ale trzeba zdobyć tę piłkę. Nie w ten sposób oczywiście, ale trzeba próbować szczęścia. Będziemy mieli zmianę w zespole polskim. Stefan Majewski wejdzie na boisko w miejsce Romana Wójcickiego. No, sprawa dość ryzykowna, bo wiem, że jeszcze wczoraj Majewski nie czuł się najlepiej, zmożony grypą, tam nawet dosyć wysoka gorączka, ale widocznie poczuł się lepiej. Trener Kulesza doszedł do wniosku, że te 14 minut nie zaszkodzi mu. Zobaczymy. Stefan Majewski z warszawskiej Legii. 11 występ w reprezentacji, liczy 24 lata. Na szczęście Ludokukowi nic się nie stało. Chociaż ostre było wejście polskiego piłkarza i rzutem wolnym z środka, jak Państwo widzą, Belgowie, Meuls, Janas, Rudy. Wysoko uniesiona noga. Rzut wolny dla za bramką tymczasem mamy chyba Stefana Majewskiego. Nie, jest Majewski. Marek Dziuba. Tego mi brakuje w tym pojedynku w powietrzu. Uległ kontuzji. Gramy więc w dziesiątkę. Tak na dobrą sprawę to już został nam tylko Młynarczyk, no bo Żmuda z kontuzją chyba nie może wyjść. Gdyby kontuzja okazała się groźniejsza niż przypuszczamy, gralibyśmy do końca przez te 15 minut w dziesiątkę, chociaż Dziuba, patrzę tam za bramkę, już się uniósł, jest przy nim doktor Garlicki. Może wróci na boisko. Walczy Majewski. Nadal Dziuba na murawie, widzą Państwo. A rozpoczynają akcję Belgowie. Z lewej strony Martens. Majewski na miejscu tam, gdzie był Wójcicki. Motyka. Kilka doskonałych interwencji Marka Motyki krakowskiej Wisły, 22-letniego piłkarza, który po raz trzeci występuje w drużynie narodowej. Wraca jednak Marek Dziuba, piłkarz ŁKS-u. A więc komplet. Martens, środek boiska. Do zakończenia jeszcze 10 minut. 2-1 dla reprezentacji Belgii. Kulemans, Miłoszewicz i teraz długa piłka na prawą stronę. Bardzo mądra Miłoszewicza. Po lewej stronie jest Sybis. Lato, wejście w pole karne z wód i z lewej nogi. Za słabo. Za słabo nie wyszedł ten strzał Grzegorzowi Lacie. No i właściwie musiał strzelać, bo nie bardzo komu było podać. Szybkość Laty była tak duża, że nie zdążyli tam z lewej strony przyjść w sukurs naszemu skrzydłowemu inni piłkarze. Był Sybis, ale akurat tam gdzieś w okolicach dwóch rosłych obrońców belgijskich. Rękę.
Martens i Van der Eyken przy piłce w tej chwili. Bliżej, coraz bliżej pola karnego zespołu polskiego. Plessers. Obaj skiksowali. I Janas, i Kulemans. Motyka. Miłoszewicz. Lato. Pałasz. Lato. Bardzo dobre podanie Pałasa. Teraz Lato. No, nie ma komu. W lukę na lewą stronę. Majewski nie zdąży. Znów akcja w pewnym momencie doskonała, ale bez zakończenia. I jeszcze jedna efektowna akcja, tak bym to określił, Andrzeja Pałasza. Dziewięć minut do zakończenia meczu i nadal nasi zawodnicy wytrzymują tempo. Już to raz zrobiłem, gratulując trenerom klubowym doskonałego przygotowania w czasie tej przerwy. No i jeszcze raz wypada podkreślić naprawdę świetną kondycję zespołu polskiego. Lato na lewo, to jest Majewski. Majewski za słabo. Główny grzech, już podkreślałem to, to jest sprawa tych sygnalizowanych podań i za słabo ta piłka wędruje między zawodnikami. Nietrudna do przechwycenia. Jana z prawej strony Motyka. Jeszcze Motyka idący odważnie. Lato, Sybis, Miłoszewicz. Ajejej, tuż koło słupka. Ładny strzał. A więc znów warte podkreślenia pewne dość istotne zmiany w grze niektórych zawodników. Warto inwestować, tak bym to właśnie określił, w tych młodych zawodników, których pełno dziś w naszej drużynie narodowej. I niezależnie od tego, kto tam wróci do drużyny, prawda, to jednak te zaplecze prezentuje się, można tak powiedzieć, czy nie, z meczu na mecz lepiej. No i by Pałasz przecież na tym słynnym stadionie lepszy niż w Budapeszcie, Miłoszewicz o niebo lepszy. Wójcicki też miał kilka udanych zagrań, zwłaszcza to podanie, z którego padła bramka. Motyka. Sybis. No ten piłki głową nie wygra, ale dzięki swej żywotności i dobremu startowi mógł coś zdziałać. Tuż przy linii Kulemans. Rzucają Belgowie do pola karnego blisko. Martens. Braknie chyba czasu. Jeszcze 7 minut. Kulemans. Van der Eyken. Piękny strzał, ale za wysoki. Każdy strzał kwitowany tutaj jest brawami. Obojętne, no byleby tam gdzieś w okolice bramki szedł i słusznie, no bo wiadolimy, podkreślamy, że u nas, powiedzmy, tych strzałów jest zbyt mało w meczach ligowych, ale to też chyba to wiadolenie w jakimś stopniu i krytykowanie pomogło, bo jednak w tej naszej lidze już, co podkreślaliśmy wielokrotnie, zaczęło się coś dziać. Majewski, idziemy teraz czwórką, piątką. Sybis, jeszcze zwód Sybisa. Sybis, piękny strzał i nie ma nikogo na dobitkę. A to już powinniśmy wyciągnąć wnioski z pierwszej połowy, gdzie Kusters po strzale Laty wypuścił piłkę z ręki. Dobra akcja zespołu polskiego i bardzo błyskawiczny, powiedziałbym, zaskakujący strzał Sybisa. Znów się Pałaszyk spóźnił o te pół kroku. Motyka. Belgowie. Janas. Bardzo mądrze, ale szeroko, ale nie było Sybisa, nie zdążył wrócić. Plessers,
Za krótkie podanie. Jeszcze raz Pleser. Meus. Gerets. Kolmans. Pleser. Ojej. Janas. Dobrą główką wyjaśnił sytuację. Rozpoczyna Sybis. Motyka. Po prawej stronie Lipka. Kuk. Gerets. Belgowie teraz czterema zawodnikami i tutaj w tej drugiej linii mają trójkę wyśmienicie grającą. Pleser znawalił. Lipka odebrał piłkę. Miłoszewicz. Kontra po prawej stronie znów spalony. Wszystko to na granicy ryzyka i Grzegorz Lato w ciągłych tych swoich rajdach i ucieczkach. Bardzo dzisiaj żywotny, znacznie też lepszy niż w Budapeszcie. A więc proszę Państwa, jeszcze 4 minuty do zakończenia spotkania i znów można powiedzieć, że zespół polski nie spisał się źle na stadionie w Brukseli, ale przeciwnik, podobnie jak Węgrzy, prowadzi 2-1 i chyba ten mecz wygra. Chociaż, jak to zawsze mówię, dopóki piłka w grze, jeszcze nie wszystko stracone. Janas. Tak jest, teraz tylko długa piłka, gdzieś może jakieś zaskoczenie. Lato. Faulowany. Nie zawsze sobie może poradzić rękę z Grzegorzem Lato. Rzut wolny. Miłoszewicz. 4-6 zawodników polskich. Z tyłu też podchodzi Lipka. Miłoszewicz. Mocno zakręca ta piłka. No i Dziuba. Strzał Janasa, który też próbował tam iść z pomocą swym kolegom. A więc nie był to zły występ reprezentacji Polski na stadionie w Brukseli, chociaż wynik jest niekorzystny. Rudy, Pałasz, nie ma spalonego, idzie Pałasz, popychany. Faulowany, ale sędzia pokazuje, że będzie aut na wysokości pola karnego zespołu belgijskiego. Mądrze wycofał Pałasz tę piłkę. Jeszcze jeden aut. Nadal trzymamy Belgów w okolicach ich pola karnego, ale to są już ostatnie sekundy. Jeszcze około 100 sekund do zakończenia spotkania. No i teraz daleki wrzut. Majewski, szkoda, to była chyba ostatnia szansa na stadionie Heysel i do końca tej szansy szukali Polacy, grając ambitnie, z sercem i z zaangażowaniem do końca. I to też jest jakaś sprawa, którą warto podkreślić. Niezwykle ważna bojowość, chęć gry. Majewski, jeszcze Majewski, Pałasz, piękne zagranie, krótkie, ale Lato tutaj nie zdążył. Rudy, no i teraz długie podanie na pole karne, głową przez siebie Lato. Wybijają rozpaczliwie już teraz tę piłkę Belgowie, chociaż trafiła ona na lewą stronę do Vanderberga. Janas. Majewski. Za mało tych piłek, jak już podkreślałem z pierwszego uderzenia. Jeszcze Majewski, jeszcze na lewą stronę. Nie wygrał główki Lato, a szkoda. Plesers. Vanderberg. Motyka. 30 sekund do zakończenia spotkania. Dziuba. Majewski odważnie idący do przodu. Wrzucamy piłkę na środku boiska.
No wyraźnie, wyraźnie dominuje teraz zespół polski, ale tej bramki, tego podania właściwie, z którego można by było coś stworzyć, nie ma. Jeszcze jedno czekamy. Podanie. Lato. Lipka. Wybicie. Jeszcze raz Lato. No, 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 da radę. No, trzech miał na karku. I ten czwarty. Vanderberg. Do Van der Elsta. Koolemans. Majewski pada. Belgowie już teraz będą trzymali piłkę na naszej połowie na pewno do końca. Van der Eyken, Koolemans, Rudy, wybicie piłki poza boisko i proszę Państwa, prowadzący zresztą doskonale mecz Heinz Aldinger z Republiki Federalnej za chwilę da gwizdkiem znać na zakończenie spotkania Polski i Belgii na stadionie w Brukseli. Jeszcze Belgowie, jeszcze jeden doskonały strzał Koolemansa i mecz kończy się zwycięstwem reprezentacji Belgii, która no, na pewno porównując zespół jako monolit lepiej tutaj prezentowała się, ale przypominam, Gitajs, trener reprezentacji Belgii, tworzył ten zespół przez 2 lata. Kulesza właściwie można powiedzieć dopiero zaczyna. Bardzo piękny moment. Wymiana koszulek pamiątkowych, uściski. No a na komentarze proszę Państwa przyjdzie czas. Wydaje mi się, że dosyć dużo już mówiłem o tych różnych piłkarskich sprawach, które oglądaliśmy w czasie 90 minut na stadionie w Brukseli. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.